Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam pewnego fuksa. Tak jest. Bardzo często zauważamy to, że chyba to musicie przyznać, że po prostu na przykład nam nie idzie, prawda? Czyli dostajemy w dupsko 10 razy pod rząd, albo tam 5 razy pod rząd. Natomiast jak pójdzie nam jakaś bitwa tak, no, że nie powinna pójść, właściwie powinniśmy zginąć, no to już tego tak za bardzo nie zauważamy. I teraz chcę wam pokazać taką bitwę, w której miałem niesamowitego fuksa, że potoczyła się tak, a nie inaczej, ponieważ, no zresztą sami zobaczycie. Jak widać, gram czołgiem, raczej TD-kiem, T25 przez 2. Jest to dosyć ciekawy pojazd, zwłaszcza jeżeli jest tak jak tutaj, teren lekko pochyły, można sobie nieźle postrzelać. Mówiąc szczerze, nie cierpię jeździć na akademiki tutaj, dlatego jeżdżę zazwyczaj w to miejsce, gdzie teraz jestem. Z drugiej strony, jeżeli się bitwa zaczyna, to również. I teraz jedną rzecz wam muszę powiedzieć. Otóż zwróćcie uwagę na mapę, co się dzieje. Wszystkie siły praktycznie pojechały do miasta, nawet Istrójka, który wydawało mi się, że tutaj do mnie przyjedzie mi pomóc, absolutnie, po prostu przejechał obok mnie. Zresztą, o, teraz zaraz zobaczycie, patrzcie, tam już jedzie, daleko sobie, T-150 to samo. W ogóle po prostu przejechali obok mnie w dróżkę, bo tak im się wczytało, i tam jadą. A tutaj? A tutaj nie ma nikogo praktycznie, jest jeden TD-ek, tam Su-101, czyli dosyć dobry. No i cóż, A-44 tam kampi w bazie. I powiem wam szczerze tak, zazwyczaj taka sytuacja jak jest teraz, to tak naprawdę, no tu będę strzelał w garnek, ale no z takiej odległości to sobie mogę. Słuchajcie, zazwyczaj taka sytuacja prowadzi do tego, że od razu jest śmierć i tutaj już nie miałem praktycznie żadnej szansy, nie miałem żadnej nadziei na to, że uda się wygrać w ogóle tą bitwę. Dlatego pomyślałem sobie, no dobra, wyjście mam takie, albo w prawo jechać i tam w tą uliczkę, natomiast w tej uliczce tak naprawdę jesteście zamknięci, jeżeli przeciwnik zdobędzie tutaj te akademiki, to napieprza bez opamiętania i nie można nic zrobić. No jest też inna opcja, mianowicie wrócić się dokładnie tam. Problem w tym, że podczas cofania w połowie drogi mniej więcej na linii C mógłbym zostać wyświecony i to jest od razu zgon. Zobaczcie, jakie czołgi tutaj przyjechały, jest karnawał. Ten Su zaatakował, to jest bardzo zła decyzja, ponieważ jeżeli, słuchajcie, jesteście na flance, na której nie macie żadnej przewagi, a tutaj chyba nie mamy, no to atakowanie jest mocno niewskazane. Ja oczywiście w dolną płytę tutaj pakuje tego karnawała. On się wychylił bardzo, że tak powiem, zuchwale. Niestety nie udało mi się go przebić za drugim razem, co mnie bardzo zdziwiło. Teraz próbuję pod wieżę, ponieważ ma z boku od... Normalnie z przodu nie można jej przebić, ale jeżeli ma odchyloną w bok, to jak najbardziej można sobie na to pozwolić. Niestety nie udało mi się go przebić. Zobaczcie, że jest tam jeszcze czołg radziecki, IS, a ja po prostu postanowiłem siedzieć w tym krzaku. Widzicie, są tutaj takie zarośla. Postanowiłem całą bitwę tu siedzieć i po prostu ewentualnie spotować. No, ten Su-101 przesadził, no. Przecież widzi, że tutaj nikogo nie ma. T-20 schował się. Zaraz wam pokażę. Dokładnie tutaj siedzi, za fontanną. Więc niepotrzebnie TD-ek zaatakował, byśmy ich wytłukli, gdyby wyjechali. No i tak naprawdę wielkie moje zdziwienie było, ponieważ bitwa była spisana na straty, siedziałem już jak na szpilkach, wnerwiony niesamowicie, ponieważ powiem wam szczerze, że na tej mapie, jeżeli nie pojadę w miasto, to w tym miejscu ginę powiedzmy w 8 bitwach na 10, ponieważ takie mam szczęście, że zawsze praktycznie przeciwnik ma przewagę na akademikach, wytłuczę wszystkich, ja też siądę i wtedy po prostu jedynie mogę sobie tam, nie wiem, popatrzeć, na jak się bitwa dalej rozwija. Tutaj Tygrysa dosyć dobrze widać było. Zdecydowałem się nie strzelać, bo zobaczcie, tu jest T-29, bardzo blisko, na minimapie chyba widzicie, więc w momencie, kiedy ja strzelam, od razu mnie widzi. O, właśnie, teraz już nie wytrzymałem jednak. Tygrysa trzeba było... No, trzeba było coś mu zrobić. Szybko ładuje to działo, zobaczcie,
całkiem ciekawy tygrys, dojna krówka i tak dalej. Także to już wiele razy mówiłem. Okej, jest frag zrobiony i teraz T29. Widzicie, ja jestem w lepszej sytuacji paradoksalnie, ponieważ to ja jestem pod górką i ja będę pokazywał wieżę, a on jest z tyłu. Gdyby tu podjechał, no pewnie by go ten IS-3 załatwił, ale widzicie, co się stało z IS-3. On jest praktycznie zamknięty, a ja tutaj tylne kółeczko, żeby mi czasem nie uciekł tym T-29. O, proszę bardzo, kolejny strzał. I cały czas będę go w to tylne kółeczko, żeby... O, właśnie. Więc jest 2000 obrażeń, całkiem nieźle. No i Black Prince. Rykoszet oczywiście, no z takiej odległości skontowany Black Prince jest ciężki, ale tutaj uda mi się go rozwalić, co mnie bardzo zdziwiło. No tak sobie strzeliłem tylko, no ma 150 pancerza, ja mam chyba tu 170. Do tego dochodzi odległość, którą pocisk musi pokonać. No i kurczę, zdziwiłem się, że w ogóle udało mi się go rozwalić. No tutaj to był taki strzał, kurczę, licząc na to, że może gość się cofnie. I cóż, zobaczcie, co się dzieje. Okazuje się, że przepchnęliśmy ich na tych akademikach, wytłukliśmy ich. Natomiast w mieście te główne nasze siły, które pojechały do miasta, wszystkie praktycznie siadły. Zobaczcie, IS-3 siadł, ISU, no SU-101 to wiadomo. Natomiast z ósemek został jeszcze IS-3 i chyba ISU. Tak jest. No tutaj Stewart, no to nie wiem, chyba AFK ten gość jest. To jest zawsze dosyć przyjemne, bo takie darmowe obrażenia. Oczywiście postanowiłem atakować tędy. Mam jeszcze 541 życia i bardzo lubię taką sytuację, ponieważ, słuchajcie, mam komfort, naprawdę komfort psychiczny, że mogę przyjąć jednego gonga, ale nic mi się dzięki temu nie stanie, mogę jeszcze przeżyć i jeszcze coś tam uciec albo objechać, próbować gościa, no cokolwiek, prawda? Znaczy objeżdżanie tym czołgiem to jest trochę kiepska sprawa ze względu na bardzo, bardzo słaby obrót wieżą, ale to wszystkie te deki amerykańskie wieżowe tak mają, więc nikogo z was to chyba nie dziwi. No i tutaj na dupkę oczywiście temu ISowi 3 chciałem wjechać, ale chłopak chyba zwietrzył pismo nosem. O, zobaczcie, już się wychyla. No i teraz miałem fuksa, bo spanikował totalnie. I ja, jak widzicie, przełączyłem na złote pestki. To jest koniec bitwy i tutaj bez żadnych skrupułów postanowiłem przełączyć na złote pestki, ponieważ dzięki temu mogłem uzyskać właśnie bardzo, bardzo dobry wynik. Zobaczcie, teraz strzał w lufę. No niestety, strzał w lufę i dopiero jak tutaj wyjechałem, mimo tego, że nie musiałem oczywiście z złota walić, ale w tej bitwie chyba 3 złote pestki, czy 4 użyłem i absolutnie tego nie żałuję. Ekrany końcowe możecie teraz zobaczyć. I słuchajcie, to była bitwa oczywiście na Super Pershinga. Chyba jutro zrobię takie podsumowanie 2 dni bijatyki o Super Pershinga, ponieważ powiem wam szczerze, że całkiem nieźle mi się na siódemkach gra. No i to już wszystko. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.